Dzień dobry. Zaraz zacznie padać. Ja na szczęście już skolekcjonowałem cały miód z wyjątkiem jednego ula, co będę właściwie pokazywał właśnie w tej chwili. Tak więc, żeby nie przedłużając, słuchajcie, ten film będzie podzielony na w sumie dwie duże sekcje, po dwa filmy, plus każda sekcja będzie podzielona na mniejsze sekcje. A mianowicie, teraz zaczynamy pierwszy film, w którym będziemy kolekcjonować miód z ula, czyli zabierać ramki, a drugi film to będzie wirowanie w miodarni. No to plus minus wyjdzie około 15 minut każdy film, żeby nie robić 30-minutowego, zrobię właśnie taki. I teraz tak, w tym filmie dowiecie się przynajmniej jak ja zbieram miód, co stosuję, jakie narzędzia, na co trzeba patrzeć, no i generalnie do miodni też zaglądamy, bo tam też kolekcjonujemy miód, co też zresztą pokażę. No i przeglądamy samą, znaczy miodnię. Miodnię tak, rodnię. Jeśli powiedziałem przed chwilą miodnię, to chodzi o rodnię. Tam z reguły są jedna, dwie ramki miodu do zabrania również. Ale trzeba patrzeć, czy pszczoły mają trochę pokarmu. Plus, generalnie zobaczycie, jak to wygląda, no bo ja skolekcjonowałem miód ze wszystkich z wyjątkiem tego jednego. Generalnie nie ma pożytku nigdzie tutaj, pszczoły nie latają, zresztą nie widzę, żeby latały, to po pierwsze, a po drugie nie widzę świeżego nakropu, dzięki czemu w ogóle jest to miodobranie, tak? Jest wirowanie miodu, tylko że przez to, że nie ma świeżego nakropu, nie ma też i czerwiu, bo myślałem, że generalnie wyroiły mi się pszczoły, ale nie, no nie, tam generalnie jest tak, że ta pszczoła chce pracować, pracuje lata, nie siedzi bezczynnie na wylotku, tylko faktycznie nie ma jajek, a nie ma jajek dlatego, że nie ma totalnie świeżego pokarmu. Niestety w ogóle jest posucha. Zresztą co roku jest tak, że po miodobraniu właśnie takim wiosennym totalnie nie ma praktycznie nic do chyba połowy czerwca, czy jakoś tak, jeśli dobrze kojarzę. No i właśnie to jest ten okres, dlatego tym razem w tym roku będę podkładał syrop, ale o tym już na koniec filmiku pokażę, jak to wygląda. Zresztą sami ocenicie, napiszecie, czy to dobry pomysł. Według mnie tak. No jak będę publikował ten filmik, to już nie będziecie mieli szansy jakby zadziałać na tą decyzję, no bo to już będzie po, ale no trudno, możecie też napisać, czy byście tak zrobili, czy też ewentualnie nie i jest to głupi pomysł. Moim zdaniem dobry, no bo no serio, nie ma czerwiu. No ale dobra, przeglądamy, za jakieś parę dni wrzucę tą miodarnię, jak ja teraz wywioruję, nakręcę ten filmik, ale teraz zapraszam do ula, w sumie jednego, no i tyle. No to jedziemy. Ramki mam przełożone na spak. Jak byłem tydzień temu, to nie zauważyłem, że źle ramki wsadziłem. No ale trudno. Odymiamy. Generalnie nie żałujcie dymu podczas miodobrania, bo pszczoły mogą być agresywne. No na razie, na tą chwilę nie zdarzyło mi się, żeby pszczoła była agresywna jakoś znacząco, ale teraz będę mówił, więc może i tak będzie. Jak odymiliśmy, to teraz tak, trochę inaczej mi się będzie pracować, bo mam odwrócone ramki. Tutaj mamy suchą wędzę, odkładamy na bok, żeby nie rolować pszczoły. Znowu sucha wędza, a to jest do przetopu tak naprawdę. Ja ją tylko tutaj włożyłem, bo nie miałem ramki wtedy, a tutaj już mamy miód. I teraz tak, jak robimy. Z tej strony nie ma, ale z tej strony już jest. Jak robimy pszczoły, jak szczepujemy? Robimy tak. No tak jakbyście normalnie szczepowali pszczoły. Jak pszczoły generalnie tutaj nie ma, jak widzicie, no to już zanosimy to do korpusu, gdzie mamy mokrą szmatą najlepiej przykryty korpus, żeby pszczoły nie wyczuwały tego zapachu i tam nie leciały. W przypadku, gdy będzie więcej tej pszczoły i nie będzie się ona trzymała, na przykład teraz, należy tą pszczołę zmieść. Ludzie używają do tego gęsich piór albo kutnych mioteł. No ja używam po prostu trawy, bo jest naturalna. Co prawda teraz mi się trochę posypało i zawsze się trochę posypie, ale to i tak sita wychwycą, a jest bardziej naturalnie i no po pierwsze to jest jednorazówka, tak? Jak używacie tych kutnych albo gęsich piór, no to później jest problem, no bo to się wszystko lepi tak naprawdę, nie? Po miodobraniu. A trawę po prostu wywalicie, pszczoły jeszcze podlecą i pewnie resztki tej trawy zbiorą. Pszczołom się nie dzieje żadna krzywda, bo ta trawa jest delikatna. Ja nie mówię, żeby
te pszczoły maltretować i bić, ale leciutko szczepę. Tak jak wspomniałem, jak całą miod nie ogarniemy, to przejdziemy do rodni. A za chwilę pokażę, jak sprawdzić, czy miód jest gotowy ogólnie. I widzicie, ja to zbieram, tak? Ale tutaj jest spoko ramka. O, leciutka ramka. Widzicie otwarte komórki, więc można sprawdzić. A jak się sprawdza? Odwracacie i klepiecie. Jeśli miód nie kapie, to znaczy, że syrop jest prawidłowo odparowany. Oczywiście, słuchajcie, jak ktoś chce być pewny, że ma dobrze odparowany syrop, znaczy syrop jest, miód, nektar, no to może zainwestować w refraktometr i wtedy sobie zmierzy stężenie wody w tym miodzie i będzie wiedział. Aczkolwiek w takich miodach wczesnych, no to jeszcze, ale w takich późnych to już tam w ogóle raczej moim zdaniem ryzyka nie ma, jeśli zrobicie tak jak pokazałem przed chwilą, czyli szczepnięcie i nie będzie kapało. W miodach nabłociowych to faktycznie tam by się przydał tak naprawdę. Dobra, tutaj dalej już nic nie ma. Przełożę to w ten sposób. Tylko jak widzicie, już podkurzacz mi się kończy, bo to jest tak naprawdę ostatni ul, jaki dzisiaj będę obrabiał, jeśli chodzi o miód. Z tego powodu już jadę na ostatkę. I też wiem, że ten miód jest gotowy i nie wszczepywałem każdej ramki, bo to już nie miałoby sensu. Znaczy miałoby sens, no ale i tak to będę widział podczas tego w miodarni. I teraz co robimy? Wyciągamy ramki, które odbudowywują. Jak widzicie, ciągną, ale słabo, bo ta ramka, przypominam, że była włożona, jeśli się nie mylę, 2 tygodnie temu albo tydzień, raczej 2. Czerwiec. W niektórych ulach to, co chcę zrobić, to ostatnią ramkę wyciągnąć. Najważniejsze. Dokładnie, i tą ramkę też biorę. Z reguły ostatnia ramka w ulu jest pełna, wypełniona miodem, bez jajek, bez niczego, i ją się z reguły wyciąga, aczkolwiek trzeba zadbać o jedną rzecz, a mianowicie pokarm. Tutaj jest tego pokarmu dosyć mało, znaczy do góry, nie? Bo składują tutaj, chociaż dobra, na tej ramce trochę mają tutaj pokarmu, no do wieczora im starczy, a nie, dobra, dalej też mają. Tutaj mają trochę pokarmu, to jest bardzo mało oczywiście, to jakby nie zbierały, to by był dramat, ale ja coś szykuję, o czym za chwilę. No, wianuszek jeszcze trochę jest. Czerwiu nie ma. Znaczy czerw zastępiony jest, tak? Tutaj, o, mateczniki w ogóle są. Ale wiecie co, jak nie ma czerwiu, a raczej nie wydaje mi się, że to jest nastrój rojowy. Raczej to wynika z tego, że one chcą mi matkę wymienić. No bo po prostu czerwiu nie ma, nie? Ja plus minus. Najgorsze to jest w tym, że jak nie widzę czerwiu, to ja nie wiem, czy ja tą matkę skasowałem, czy one po prostu tą matkę ścięły, albo cholera wie, i nie produkują sobie nowej. I ja się boję, że jak mateczniki zerwę. Nie, no nie ma. Nie ma czerwiu totalnie. Nie ma jajek. To jest to, co mówiłem w wstępie, że prawdopodobnie to się bierze z tego, że nie ma pożytku. Jest przestój w laniu nektaru. No, czerwiu jest pełno, tak? Znaczy ze sklepionego, ale nie ma świeżych jajek, więc są dwie opcje. Albo skasowałem matkę tydzień temu, jak przeglądałem. Aczkolwiek chyba nie przeglądałem gniazda tak dokładnie jak teraz, więc raczej tą matkę nie skasowałem, po prostu one sobie zmieniły. Tym bardziej, że no nie wiem, tych mateczników z drugiej strony powinno być trochę więcej wtedy. Ciężko mi powiedzieć. Ale w takich wypadkach, jak teraz, 10 raz, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W takich wypadkach jak to, ja nie będę zrywał tych mateczników, bo ja no, nie ma, jakbym zerwał i by się okazało, że ja matkę uszkodziłem, to wtedy jest lipa, dosłownie lipa, bo, znaczy nie ma lipy w zasadzie.
bo nie będzie matki, a ta matka już się wygryzie, za tydzień się wygryzie, za półtora tygodnia, myślę, że za półtora tygodnia już będzie czerwiła. Oczywiście ryzyko jest takie, że ta matka jeszcze jest, jedna tutaj jest i one się jakby podzielą, tylko że jak spojrzę na wylotek, to one pracują, tak? One pracują, one nie siedzą bezczynnie, nie wiedzą co robić, tylko one zapierdzielają ciężko, więc raczej obstawiam, że rodzina dalej produkuje, tylko po prostu, tylko albo matkę uszkodziłem, albo same uszkodziły, albo po prostu matkę wymieniają, co może mieć o tyle sensu, że też nie ma czerwiu, tak? Nie ma czerwiu, ale czerwiu też zakładam, że nie ma, no bo mam dużo sytuacji takich na pasiety, że nie ma tego, tych jajek i obstawiam, że to jest częściowo przez brak pokarmu i częściowo przez to, że generalnie wtedy wymieniałem sobie właśnie matkę. Obstawiam, że to, bo moje inne takie ule, gdzie mam po trzy ramki, no to tam jak matka się wygryzła i ona czerwi generalnie, więc tylko że z drugiej strony tam podkładałem trochę cukru, więc... Przechodząc do podsumowania, jeśli chodzi o wyciąganie miodni, to teraz tak, mam miód, idzie on do wirowania i z tego będzie osobny filmik, żeby już nie przedłużyć, bo ten filmik pewnie będzie miał około 10 minut, a nie ma sensu robić takich molochów, myślę, no. Też to jest bardziej taki filmik poradnikowy, więc przetestuję, jeśli znajdę nóż termiczny i tak dalej, ale to będzie w kolejnym, nie wiem, czy tygodniu, czy za parę dni będzie ten filmik, więc dajcie suba, żeby nie przegapić. Ale wracając do tego, co się tutaj dzieje na pasiece. Oj, dziwna sytuacja, bo matki są, ale nie czerwią czasami, bo przeglądami czasami widzę. Nie mam opelitek, więc nie szukam tej matki jakoś strasznie, ale no, czasami się zauważy tą matkę, a jajek nie ma. I czasami też nie ma mateczników, więc zakładam, że to jest matka po wymianie. Może to, no bo tak naprawdę miałem jedną rójkę w tym ulu tutaj opatrzę obok i faktycznie tej pszczoły było i to gigantycznie, ale reszta, jakby wiecie, to nie wygląda to na nastrój rojowy, bo jak jest nastrój rojowy, to pszczoły z reguły są osowiałe, nie chce im się pracować, a tutaj widać, że ta robota wrze, tak dosłownie, więc tak jak mówiłem podczas przeglądu, obstawiam, że po prostu jest taki okres, że nie ma cukru, po prostu nie ma nektaru. No i ta matka po prostu nie czerwi, tak? A plus pszczoły mogły to wykorzystać też do wymiany matek po swojemu, żeby były bardziej, nie wiem, dopakowane, no bo ja z reguły robię tak, że czasami robię, no to znaczy z reguły to robię te pakiety, ale w tamtym roku, jeśli dobrze kojarzę, mi nie wyszedł ten pakiet, by nie chciało coś zadziałać przy niektórych odkładach. No i to właśnie to są efekty, że ta matka generalnie była raczej pociągnięta z jajka sobie tak z sobie, o, albo wyleciała mi matka, to nie jest matka taka stricte wyhodowana pod produkcję i ona z reguły jest trochę gorszej jakości, bo ona jest trochę mniejsza, tak? Z larwy już w późniejszym etapie, na skutek czego raczej pszczoły starają sobie ją wymienić. Ja na to pozwalam, bo w sumie czemu nie, no, będzie po prostu wymieniona. Jedyny taki mankament, że nie wiem, czy to jest rojenie, czy to nie jest rojenie. Obstawiam, że w tym wypadku nie, ale mogę się pomylić i pszczoły mi polecą w pizdu. Oby nie. Ale wracając, to jeszcze co zrobię, to podłożę dzisiaj, jak zrobię to miodobranie, to znaczy już wszystkie ramki są zebrane na szczęście, razem z tym ulem, co teraz właśnie zebrałem, podłożę po ze 4 litry syropu cukrowego, lekkiego, takiego rozcieńczonego 50x50 z inwertem tym zimowym, woda invert 50x50 i to powinno mi pszczoły pobudzić do czerwienia, bo no, widziałem matki niektóre, ale nie było w ogóle jajek, więc zakładam, że to jest problem właśnie z nektarem. Matka po prostu nie czuje wrzątku. I obstawiam, że to jest to. Więc tyle. Jeśli chodzi o takie, co to się dzieje na pasiece, a jeśli chodzi o sam segment know-how, jak robić miodobranie, to po prostu bierzecie dużo dymu, miejcie wodę przygotowaną na wszelki wypadek, jakby pszczoły były agresywne. Ja wiem, że pszczoły nie są, więc wody nie miałem. Czy psik psiku, nie? Żeby jak już naprawdę będzie tragedia i wylecą na was, to psik psik i się uspokoją. Kolejna sprawa, sprawdzacie, czy miód jest gotowy, szczepując ten miód prostopadle do ula. No jeśli będzie kapało, ten nektar będzie kapał, no to jest niegotowy, po prostu nie ma co się oszukiwać. Wymaga tam jakiegoś tam okresu czasu, zanim pszczoły odparują.
A jeśli nie, no to z reguły można to wirować. To znaczy, ja nie miałem sytuacji, żeby miód mi fermentował, jeśli był dobrze odparowany w ten sposób sprawdzony. Na Włoci nie udało mi się stricte zebrać, a nawet jak zbierałem, to z reguły na miód pitny leciała, no bo na Włoci jest taka dosyć specyficzna, że może mieć domieszkę cukru, bo wtedy się dużo osób podkarmia. Ja też wtedy podkarmiam. Wycofanie ramek nie zawsze wychodzi, więc na Włoci nie sprzedaję ani, ale tylko po prostu wykorzystuję na miód pitny. No i tam nie muszę po prostu sprawdzać wtedy jakby refraktometrem. No ale jeśli ktoś jest nowy, jakby się boi, że może sprzedać komuś zafałszowany miód albo dać komuś zafałszowany miód i on zacznie fermentować i będzie chryja, no to kupcie sobie za 100-150 zł chyba refraktometry, można już dorwać. Patrz, na tam krapiecie kropkę miodu, sprawdzacie pod okno, pod lupę sprawdzacie, jak, czy jest odpowiednio, tam jest skala pokazana. No i macie wynik, tak? I to jest tyle. Dobra, słuchajcie, zaraz ja się biorę zaraz za wirowanie. Też nakręcę z tego filmik, ale to już będzie kolejny, no bo teraz już nie chcę jakby przesadzać z długością tego filmiku. Trzymajcie się, na razie, dajcie suba, łapkę w górę, komentarz i do następnego, czyli za w sumie parę dni z tym miodobraniem już stricte miodarki.